Tomek Bagiński. Kim jestem? Mąż, ojciec i reżyser filmów animowanych, tak w skrócie. Najważniejszy dzień w moim życiu. No z założenia chyba dzień moich własnych urodzin. Wprawdzie nie pamiętam tego dnia, ani nawet nie mam prawa go pamiętać, bo byłem wtedy taką roślinką raczej, ale to na pewno był najważniejszy dzień mojego życia, to zdecydowanie, bo pozwolił na wszystko inne. Kim jest mój Bóg? No jestem zdania, że my jako ludzie w ogóle nie jesteśmy w stanie ogarnąć czegoś takiego lub kogoś takiego jak Bóg. I jakakolwiek odpowiedź na to pytanie byłaby oznaką albo pychy, albo głupoty. To można sobie wybrać i dlatego wolę nie odpowiadać. Najcenniejsza rzecz, jaką posiadam. W ogóle nie uważam posiadania rzeczy za cokolwiek, w ogóle rzeczy za cokolwiek cennego. Nie mam chyba żadnego przedmiotu, który uważałbym za jakiś specjalnie cenny. Przedmioty to przedmioty, to są narzędzia do osiągnięcia pewnych celów, to wszystko. Co daje sława? Sława ułatwia niektóre rzeczy, to znaczy jeżeli ma się nawet taki mikry poziom sławy, jaki ja mam, kiedy ta sława nie jest jeszcze kłopotem, a już jest się troszeczkę znanym, no to przynajmniej niektóre drzwi udaje się otworzyć z mniejszymi problemami i pewne projekty można robić z nieco większą łatwością, co akurat dla mnie jest dosyć ważne. Ale to wszystko, to jest takie narzędzie do utrzymywania niektórych drzwi trochę bardziej otwartych. I to tyle. Jak dbam o siebie? Staram się zachowywać jakąś tam równowagę w życiu, staram się jakoś równoważyć siedzenie bez ruchu z ruchem, odpoczynek z działaniem i życie osobiste z życiem zawodowym i w ogóle jestem zwolennikiem równowagi w życiu, w każdej dziedzinie. Zdanie o mnie, które zapamiętałem. Nie pamiętam żadnego zdania o sobie, ponieważ zapominam większość tego, co o mnie się pisze natychmiast po przeczytaniu, a nawet chyba wszystko zapominam, co się o mnie pisze natychmiast po przeczytaniu, więc nie pamiętam. Kiedy decyduję się na kompromis? Zawsze, wszędzie, w każdej sytuacji, w ogóle jestem generalnie kompromisowym człowiekiem i wydaje mi się, że tego zawodu, który wykonuję bez bycia kompromisowym, nie dałoby się wykonywać, a już szczególnie w Polsce. No, robiąc filmy, kompromis trzeba umieć uzyskać i taka jest tak naprawdę moja rola zazwyczaj w pracy. Dla miłości mogę zrobić? Bardzo dużo. Raczej nie wszystko, bo wszystko zakłada takie absolutnie wszystko, więc to nie jest, nie mógłbym na to odpowiedzieć szczerze, bo nie byłem w takiej sytuacji, żeby można było to zweryfikować, ale na pewno byłbym w stanie zrobić bardzo dużo. Osobie bliskiej nigdy nie wybaczę. W moim słowniku na razie przynajmniej nie ma słowa nigdy, więc myślę, że nie ma takiej rzeczy, której nie wybaczyłbym nigdy. No, zobaczymy, może się to kiedyś jeszcze mi przydarzy, ale mam nadzieję odpukać, nie bardzo wiem w co, że nie. Jak chciałbym umrzeć? No, zasadniczo nie chciałbym umrzeć, to chyba naturalne, ale gdybym już musiał, to mam nadzieję, że to będzie, że dane mi będzie umrzeć jak najpóźniej, jak najbardziej późno i w możliwie dużym gronie rodziny, to wtedy byłoby pewnie troszeczkę lżejsze, ale póki co mam nadzieję, że ta... Że kostucha, która odwiedza wszystkich, to mnie odwiedzi dopiero za jakiś czas i jeszcze nie dzisiaj, ani jutro, ani w najbliższym tygodniu. Kim chcę zostać w pamięci innych ludzi? Jakimś w miarę dobrym, w miarę normalnym człowiekiem, którego warto czasem wspomnieć, ale nie mam wielkich złudzeń i tak za 1000 lat nikt mnie nie będzie pamiętał. Tomasz Bagiński, rysownik, animator, reżyser.
Zadebiutował filmem krótkometrażowym Katedra, który zdobył w 2002 roku główną nagrodę na festiwalu SIGGRAPH, a rok później otrzymał nominację do Oscara w kategorii krótki film animowany.